Witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Na wstępie, jeśli jesteś nowy, nowa, kliknij suba koniecznie z dzwoneczkiem. Będzie mi miło, jeśli zostawisz komentarz, lajka pod tym filmem. Staram się dla was, kochani, robić filmy, jakieś materiały, żeby coś było. Dziękuję za 2480 subskrypcji. To co? 3000 do końca roku? Dajcie, kochani, do wiwatu, pokażcie, że jesteście. Zapraszam na cotygodniowy przegląd modeli numerycznych. A dlaczego cotygodniowy? Bo mieliśmy aurę wyżową, mieliśmy stagnację w pogodzie, dlatego robiłem analizę prognoz tylko co tydzień, bo się nie działo w pogodzie totalnie nic. Upalna, wręcz gorąca masa powietrza z nami zostanie do środy bądź też czwartku. Istnieje ryzyko, że jutro około godziny 17-18 od Niemiec w kierunku Polski przetoczy się nieco silniejsza formacja liniowa. Potem już czekać może nas stagnacja, ale z dużo niższymi temperaturami niż obecnie. Wiem, że i jakaś wichura się przetoczy. Koniec prognozy. Ale oczywiście jest daleko, 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 daleko do tych, do tych prognoz. Ten płytki, bo płytki niż sprowadzić może po prostu już nieco, notabene nieco chłodniejszą masę powietrza. Ale nie będzie to masa powietrza pochodzenia arktycznego. Pochodzenia arktycznego. Masa pochodzenia arktycznego może zostać ściągana pod koniec prognozy, aczkolwiek nie jest to jeszcze... Nie jest to pewniak, bo jednak to jest bardzo, bardzo odległa prognoza. Jednak to jest 24. Nowego CMWF-a jeszcze nie ma, wobec czego bierzemy sobie stary model numeryczny. Zaraz widziałem możliwość burz z Niemiec, ale słabszych niż to będzie GFS. Oczywiście raczej bardzo silnych zjawisk burzowych bym się nie spodziewał. W końcu to już jest jesień, a nie lato. Sezon burzowy się zakończył, także... Ja odsyłam do najnowszych materiałów, zróbcie tam hałas, dużo łapek w górę i tak dalej. Jeśli materiał się spodobał, zostaw kciuka w górę. Również suba dla zasięgu, najlepsze komentarze, przypnę serduszkiem. No i piszcie w komentarzach, kto według was wygra, czy Polska, czy Albania. Do zobaczenia!